Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy, witam was w kolejnym odcinku z gry Heroes Chronicles, Władcy Żywiołów. Kontynuujemy. Ostatnio mieliśmy długi odcinek, 27 minut aż mi wyszło, jak się zagrałem. Dzisiaj mówię, będzie troszeczkę dłużej grania, bo też jutro mam urodziny i potem następnego dnia, to znaczy 14, jadę sobie jeszcze do rodziny do siebie, więc pewnie zacznę sobie tak troszeczkę do przodu nagrywać, po prostu bo chcę mieć jeden dzień chociaż wolny. No więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie, że może nie będę jakoś na bieżąco z komentarzami, ale jedziemy. Nic nie musimy budować, a wyszedł Gaugan. Zbierz sobie te żywiołaki nawet. Wciąż molestują mnie o budowę domu gildii magów. Barsolar krzyczy najgłośniej. Potrzebujemy zaklęć, jak mam walczyć bez zaklęć? Zapytał dziś rano. Bitwa to bitwa, żołnierze na całym świecie walczą nie korzystając z magii odporem. Wokół było tyle magii, że cierpła mi skóra. Nie chciałem, by było jej jeszcze więcej. Dobrze znałem tych czarowników, walczyłem już z nimi. Właściwie przeciw nim, bardzo dawno, dawno temu. Bardzo, bardzo dawno temu. Jeśli dasz im palec, złapał całą rękę. To zawodzenie o gildii irytuje mnie. Codziennie przychodzą listy do ludzi śpiących w sąsiednich namiotach. Czarownicy w każdej sprawie piszą listy. Nie zaskoczyłoby mnie, gdy zaczęliby informować mnie listownie, że idą do lasu za potrzebą. Ale jesteś śmieszkiem. Teraz tak, ty jedziesz tu. Teraz zrobimy myk, ale że kto inny zbierze to armię i zaatakuje. A to za moment. Risa tu. Tu. Niech se wyłażą nawet, ja tam i tak muszę tylko tej wrota żywiołów zdobyć, więc generalnie kij w to. Mam za mocną armię, żeby mi cokolwiek mogli zrobić bardzo. Do ostatniej nocy rozstawiliśmy obóz, z nieba spadła nas banda żywiołaków, burzy zaatakowała. Wokół pojawiły się pioruny podpalające namioty i z was zaopatrzeniem, płaszcząc koni i przerażając ludzi. Wydaje mi się, że miałem nawet nadzieję na walkę, gdy rozgorzała we mnie złość. Stanąłem przed żywiołakami burzy z moim kosturem. Och, szybko rozprawiłem się z tymi kreaturami, gdybym tylko miał miecz. Ale zamiast tego zadałem każdemu po 2-3 ciosy, aby je odpędzić. Gdy było już po wszystkim, rzuciłem zniszczony kosztur i spojrzałem na moje zadziwione oddziały. Z całą pewnością nigdy nie widział czarownika walczącego jak oszalały barbarzyńca. Uśmiechnąłem się do nich, czułem się świetnie, odświeżony. Mam kilku oparzeń spowodowanych błyskawicami. Patrzcie, chełpiłem się. Komu potrzebna magia? Tydzień królika przed nami. Zbieraj to. Teraz weź armię. Dobrze. Weź sobie armię. Nawet taką poszerzoną armię ci damy. A co? A to daj mi tych. Teraz raz zaatakuj. Nie musimy się ustawiać w żaden sposób. Mam mocną armię, niech on sobie też tą jedną bitwę rozegra, może się wyleweluje troszeczkę bardziej. No z tą balistą będzie bardzo dobre, jeżeli chodzi o czyszczenie, wiecie, początkowe, nie? Jeżeli go fajnie wylewelujemy, tego bohatera. Dlatego tak zależy mi na tym. Masz jakieś czary? A, magiczną strzałę, to nie. Fajnie byłoby archery pozbierać na moich bohaterach. Świetna umiejętność dla magów, w ogóle dla fortecy. Nie jestem pewien, czy ja będę grał fortecą, czy żywiołakami, nie? Tobie i po tobie. Jeden gargulec to nie strata. Zbierz, 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 przekaż armię. Tak, tak i tak. No to może tak się ustawmy. Daj mi tylko to. Cudactwo. I Tarnum. Zapraszamy tutaj na południe tych gałganów przegonić. Tutaj jakiś tam widziałem, że skrzynka ze skarbami była. Sorry, sa to jeść tam. A to Rosar wyzbiera tutaj resztę. Może tam zbierze sobie jeszcze trochę expów. Po co ja tu wchodzę co tury, nie? Risa. Śmigaj tu. O, ty masz armii dużo. Ja mogę ją przekazać sobie, nie? Oj, noin. No, uciekniesz. Ja bym się tego nie spodziewał. O nie, jestem szybszy. Czekaj, się spodziewałem. Zaczekajmy na tą armię, nie? My tak sobie pozbieramy wszystko na spokojnie. Dawaj tutaj exp. Zajebiście. Marzyłem o tym. Chciałem expy, no już nie róbcie mi tak. Skończmy turę. Zwiewaj. Dobra, tutaj. A są też magowie. Szczerze. Może jeszcze was nie zaatakuję teraz, ale za moment. Dobra, kij w te bitwy parę tam. Bitew to nic się już nie zmieni bardzo. Posiadaj expa chociaż 1000. O, no i piąty poziom. A słuchajcie, w sumie. Co mi lepszego do roboty, nie? W gruncie rzeczy mam te wojska i tak go nie użyję i tak. W sumie możemy się pobić, nie? Mam magów w armii, więc koszty czarów są niższe. Może powinienem tu strzelać.
Dobrze. Dawaj tu. Niepotrzebnie. Do przodu, do przodu. Trzymać szyk. Trzeba bronić bestii Kodo. A może powinienem go związać? Dobrze. Straty, bo straty, ale są ekspy. A to jest najważniejsze w sumie dla tych moich bohaterów. Dobrze. I co? I chyba tyle. Jeśli chodzi o tą misję. Tak mi się wydaje. No, zapiszmy grę i myślę, że wygramy po prostu. Nawet nie zapisywałem jeszcze. Aha, ta misja jest na poziomie łatwym. Dobrze. Przepraszam bardzo. Trząchnąłem monitor. Strzelisz i zwiejesz, czy co? Brawo. Świetna decyzja. Kim ty jesteś w ogóle? No grampliny mi ostrzelają. No i co poza tym? Nic nie mogą mi zrobić nawet bardziej. Wtedy animacja walki z zamkiem żywioła zawsze są długie, bo ta animacja jest dosyć długa. O, slow. Zacnie. Przyjdziesz do mnie? A i tak nie wyjdziesz mi poza mury zamku, więc co za różnica. Latujemy tam gargulcami. Lecimy tam. No, musimy zaczekać chwileczkę. O, ja już dzisiaj rano, słuchajcie, byłem na rowerze. Więc już jestem naładowany endorfinami, jak zwykle w takich sytuacjach. Dobrze, po wszystkim. Brawo, wygrałeś, Ignacy. Jesteś geniuszem. Chodząc po chmurach, Tarn musi pokonać armię Władcy Powietrza. Wszyscy bohaterowie będą ograniczeni do 12 poziomu. Tarn, dwaj najlepsi, przejdą do następnego scenariusza, zachowując umiejętności, zaklęcie. Również kula filamentów przejdzie do następnych scenariuszy. Właśnie, bo tutaj będziemy przynosili wszelakie te artefakty. Wieża strażnicza to jest 1000 złota i 5 drewna. A dajmy to wieżę strażniczą. Czemu miałbym czekać, aż Władcy Żywiołów sami do mnie przyjdą? Tak właśnie musiał pomyśleć Tarnum, gdy postanowił ruszyć do walki w wymiarach żywiołów. Mimo że z wyglądu przypominał czarodzieja, wciąż miał serce barbarzyńcy. Otóż to. W bibliotece Wrót Żywiołów Barsola oddał księgę, która opisuje drogę do wymiaru żywiołów powietrza, więc udaliśmy się na tę nieprawdopodobnie wysoką górę, by odszukać bramy do chmur. Zebraliśmy też ze sobą trochę rzeczy, które będą nam pomocne w przejściu do Krainy Powietrza i pokonaniu go. Krainy Władcy Powietrza i pokonaniu go. Jeśli myślę o chodzeniu po chmurach, wciąż mnie niepokoi, a jeśli czarownicy się mylą? Jednak myślę o chodzeniu po chmurach. Jeśli spadniemy? O. Fajnie. Miło. Z waszej strony. O, w końcu mamy czary. Jakiekolwiek. Hejst. To fajnie. No i w końcu możemy dżiny nawet robić. Kurde, no to już jest coś. Gąsie gałganie. Podziemia? Tak się chcecie bawić. Dobrze. Do zapamiętania, że walczymy w podziemiach. Racja, jesteśmy w podziemiach. Ale dziwne, bo jeżeli jesteśmy w podziemiach, a jesteśmy na śniegu, powinniśmy walczyć na śniegu. Jeśli mnie pamięć nie myli. Ale możemy mylić. Tarcza powietrza. Bang. Dobra. Tarcza powietrza byłaby do ostrzału tylko przydatna. Już się nie przejmuję specjalnie. To jest jakieś wyjście. Obawiam się, że komputer może nie wychodzić. Oczywiście XP. O, magia wody. Fajnie, zbieraj. Torosar. No, jedziesz w tą stronę. No, my oddajemy turkę. W ostatnim mieście król Magnus wyraził zaniepokojenie tym, że być może nie będziemy mogli kontaktować się z nim po przejściu do wymiaru powietrza, a nawet, że nie wiadomo, czy zdołamy tam stamtąd wrócić. Sugeruję, bym pozostał tutaj i czekał na pojawienie się Władcy Powietrza, ale odmówiłem. Władca Powietrza nie spodziewa się ataku w swoim wymiarze, a mnie zależy właśnie na elemencie zaskoczenia. Dlaczego miałbym dawać im czas na rozbudowę armii? Na nieszczęście Magnus nie był w stanie przysłać mi dżinów, o których prosiłem. Jako stworzenie pochodzące z wymiaru powietrza nie mogą lub nie chcą wziąć udziału w ataku skierowanym przeciwko władcy tego wymiaru. To tyle na temat dodatkowych oddziałów. Muszę poradzić sobie z tym, co mam. Jak nie można, jak można w zamku budować dżiny kłamczuszki? Widzę, że można. No, zrób to. No mało hajsu. Okej. Okay. Młynarz pracuje teraz dla nas. Nie. Nie macie racji. Nic bardziej mylnego. Chill. Za dwa to tam. Kim ty jesteś, śmieciu, żebyś cokolwiek mówił, jak mam żyć?
Nikt nie będzie mówił, jak mam żyć. Dobra. Nieodwiedzony, to odwiedzasz szopę. 4, młyn, gicik. Odwiedzasz to. Nie jesteś słaba, patrzcie, jakie ona ma statystyki. 3-6. O chuj. Czas na ostrzał. Będzie pasjonująca bitwa, moi drodzy. Przepraszam was. Kurwa, jeszcze nie ginął. Kurwa, jeszcze zjebałem z ruchem. Chociaż na jedną turę jeszcze ich zablokowałem. Dobra, tu są zablokowani. Tu leci czar. Tak. Nie zabiłeś go? Zobaczcie, to była taka generalnie strasznie nudna bitwa, ale... Nie chciało mi się już czekać na Tarnuma. Zresztą to nie są duże straty, ale... To się ekspidło. Będzie. Kamienna wieża, okej. Okay. Goń. Chyba nie. O, tarcza powietrza. Luzik. Dobrze. Magowie. Yo. Na razie ich nawet nie dzielę. Bo nie ma też takiej potrzeby. Zbierz grympliny. Zarąbiście. Tutaj będę o Dimension Door. No dobra, daruję wam już to. I sobie. Przywieziesz mi żołnierzy. Czy po drodze mi ich podrzucisz, żebym się nie musiał zakręcać tam. Barcelar objechał dziś rano na poszukiwaniu bramy do chmur. Zdecydował, że jego rodzaj talentu magicznego najlepiej predysponuje go do roli zwiadowcy. A ponadto chciał zbadać wymiar powietrza, nie niepokojony przez nikogo. Osobiście sądzę, że odjechał, bo obawia się, że pozbawi jego ciało głowy. Więc jak odjeżdżał, uśmiechnąłem się. Gdybym tylko mógł pozbyć się z mojej armii reszty czarowników, to byś był samolubnym dupkiem, jakim zwykłeś być, panie Tarnumie. Chociaż tutaj ma troszeczkę humoru więcej, pan Tarnum. Aha! Te rękawiczki, wiesz co, przydałyby się komuś innemu bardziej, tak na moje. Ale nie chcę nic sugerować. Dużo hajsu mi idzie na tych magów, jak zwykle. Ale oni się tak, kurde, świetnie sprawdzają. Kurwa, jeszcze tobą zaatakowałem, ale jestem gruby. Znaczy, mam dużo tego, więc luz, ale... Zgrubiłem to, wybaczcie. Przywal temu. Tarasar jest dobrym bohaterem, więc tak bez śmiania, nie? O, niestety kontratak pójdzie od tego najsłabszego ogniwa. 16 gremplinów. Spoko, dałeś radę tu, najważniejsze. Zbierz tu ekspy. Ty jedź po tą książkę. 30 dzinów, 80 żywiaków burzy. Okej, okay, no to faktycznie nie jest takie proste. 30 dżinów, no tak, to nie jest proste do pojechania. Przede wszystkim gorsze jest 80 żywiaków burzy, jak na moje.
No, dużo gorsze. No bo wrzućmy ich. Weź tylko expa. Wszyscy mi dają to dowodzenie, nie? Jakiś taki, kurde, trend jest tutaj, że przekazują to dowodzenie na potęgę. Trzeba uważać na tą książkę w takim razie. No i gildię magów bym chciał jeszcze zbudować. Będzie szósty dzień. Muszę pomyśleć nad tym jeszcze. No to pogoń ty na pewno tych gałganów. No a ta książka byłaby mega przydatna. Dimension Door, no to widzieliście jak działa. To jest zbyt dobry czar, żeby to odpuścić. Cztery obrażenia. No to nie jest najwięcej na świecie. Myślę, że jestem w stanie to przyjąć na klatę. A tak, poproszę. Statuetka. Dobra, tak, tak i tak. Tu są expy do zebrania jeszcze. Ach, nie chcę wam dawać tej wątpliwej przyjemności walki z żywiołakami burzy. Zwierzę magów. No i to jutro Cytadela. Zamek i kapitel pewnie. Mogę kapitel? Mogę. Od tygodnia dostaję listę wszystkich czarowników magów z mojej armii, którzy dziękują mi za wbudowanie gildii magów i sposób zachowania w prawie w zażenowaniu. Czekajcie. Przejechałem sobie po dywanie. Za bardzo. Okej. Okay. Kim ty, kurwo, jesteś? Śmiesznie, a wy nie widzicie, to mój głupi ryj zasłania. Takim magiem jest, wcześniej był takim badasem, barbarzyńcą, z takim śmieciem. Z siłą brodą. O, magię wody. Jasne, że potrzebujemy. A wszystkie magie chyba nim na nim można zebrać i to bez większego problemu, jeśli się nie mylę. Dobra. No. Kto jest lepszy wojownikiem? Torasar, masz jaki poziom magii? No inaczej, bijesz za 70, a ty za ile? Czarem bijesz. Za 40. Czemu Torasar tak mocniej bije? 5, Dobra, to Riso, przekaż armię. No dobra. No dobra, zróbmy tak nawet. A może tak? Nie, jednego gargulca, chociaż do zablokowania. Może jeden strzał na siebie zbierze. No nie. Ale mamy balistę. Teraz przynajmniej. No więc już jest gicik. Możemy podejść do przodu jeszcze. O dwa pola, bo dwa pola, ale zawsze. Pewnie się cieszycie niezmiernie na samą myśl, że znów przed nami taka ciekawa bitwa. Nie mogę się doczekać. Czemu w dolnego? Się nie robi. Gargulce mi zaraz zabiją, o nie. Jak nie zabiją, to go zablokuję. O, zabiję. Mech. O, to zdechnie. Czemu ona tak strzela dziwnie? Nie mogłaby dobić tego. Tego trzeba czarem zabić. Teraz tu. Pięknie. Ale to zrobiła ta balista. Ona to ma. Dobrze. Ekspert, mądrość, bomba. Dzielny wojaku. Byłaś? Nie byłaś. Bierz. Zdela. No magów potrzeba nam bardzo. Tydzień łasicy przed nami. Brzmi groźnie. Uważajcie, mamy badasa tutaj. Stąski. Hejst. No, zginiem jeden. Może nawet dwóch, jak się nie postaram. Dobrze, wlatuj tu. Dobrze, no tak, to wolę, żeby mi zginął jeden niż dwóch. Dobrze, i teraz tutaj. O, zabolało, jeden mag, to jest dużo. O, ale skarbów, ale pieniędzy. Dawać mi te pieniądze wszystkie. Dobrze, mamy to. Ty pójdziesz zbierać wojsko, Risso. Ej, obronę, kurde, no teraz ma fajne staty już. Ale Risso też nie słabe. To wszystko, zobaczcie, jest zebrane wojskami, zebrane tylko na mapie praktycznie. Jutro Kapitol i Ginny. No i będzie dobrze. Od dawna nie miałem żadnych wieści o Barcelara, że zacząłem zastanawiać się, czy żyje. Nic z tego.
Nie tylko żyje ma się dobrze, ale odkrył następną fortecę. Jest stara, nieco zrujnowana, ale większość budynków wciąż funkcjonuje. Przekonał się też, że mieszkańcy tego stworzenia są brutalne i uparte. Nie chciał się do niego przyłączyć. Nie były też skoro też zainteresowane wojną z władcą powietrza. Cóż, nie mogło być aż tak źle, nie mogło być aż tak złe, skoro nie było Barsolara. Zgodnie z mapą naszkicowaną przez Barsolara, to miasto leży na wschód i trochę na północ mojego. Tu? Niesamowite. Aha, i tu jest powrót do zamku. I... to wróćmy. Dobrze. To Rosar, grzejesz sobie tutaj pod te statystyki, wszystko, będziesz tu wyzbierał wszystko. Ty zbierasz wojo. Z tych syfków mi je dowieziesz. Nie, teraz nie weźmiesz stąd. Weźmiesz stamtąd jutro, jeżeli już. My skończymy turę. Otóż to, weźmiesz teraz tu wojsko. Tu wojsko. Tu hajs. I zaraz wojsko. Tarno w tym czasie wróci do zamku. 9-6. Oczywiście wiemy, co robić. Czekamy. O, Tarno będzie mieli w końcu czary. Przynajmniej większą ilość. A nie, mamy już czary na nim. Mamy, zapomniałem. Chorągiew żywiaków burzy może niekoniecznie. A ty co, czekasz, turę? Mogę ulepszyć? Mogę. Fajnie. Nie zdawałem sobie sprawy nawet. Jest i się. O chuj, słabo. Nie wygram tego. Muszę zwiewać. Szkoda mi trochę. Hajsu przede wszystkim. Dobra, mamy siebie. Odsuń się na razie stąd. Pozwól komuś przydatnemu coś tu zrobić. Znaczy, no dobra, zrobisz coś takiego chociaż. Jeszcze zrobisz tak, że to nie jest najlepszy deal świata. Przekaż jemu. Dobrze, 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 dobrze. Teraz ty. Jedziesz tu. Ulepszasz tych żołnierzy. No i robisz to. Mówię, czary są na drugim. O, miło. Wszystkie z powietrza. Okej, okay, rozumiem zamysł powoli. Dobrze, teraz was wrzuć tutaj, ulepsz magów. Dobrze, i nie starczy nam już pieniędzy na to. Risa, 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 idziesz tutaj jeszcze. No i tutaj, teraz zaczekaj. Tutaj magów ulepszmy. Uch, cztery kafle, boli. Uch, nawet nie stać na ulepszenie. 40 magów, 80 żywiołaków do pociśnięcia, mamy piorun. Bardziej prawdopodobne niż poprzednio. Mało hajsu mam. O, tu jest faktoria, jak się zamieniałem, gałganie. Nie dobrze. 9-9. Torosar, wyjdź z zamku. Teraz ty wyjdź, zostaw was na przykład tylko w zamku, żeby się troszeczkę więcej boosta do ruchu na starcie następnej tury. Siódmy dzień, kurde, dobra, pieprzyć to, wyjeżdżamy stąd po prostu. Dobierzmy grempliny i jedziemy stąd. Jakże mi dowiozł jakichś tych żołnierzy. No, podzielę was na pół. Coś takiego. Torosar, podrzuć mi tych 17 nawet. No, zupełnie nie tak. Chcę mieć strasznie tą książkę. Bardzo, bardzo ją chcę mieć. Wiem, co zrobimy. Zbierzemy tutaj jeszcze magów, no, was jeszcze pogonimy przy okazji. Ty zostaniesz tutaj, na tyłku. Ty będziesz zbierać od jutra w sumie, więc możesz już stanąć tutaj. Tydzień psa. Jeb się, psie. Dobra, teraz Tarnum. Tu. Pogoń tych. A, dużo was. Ale teraz mam piorun. Teraz mi już nie podskoczycie. Bless. Oni będą boleli. Piorun, podwójne obrażenia chyba dostałem. No, boli pupa, boli. Bijmy tych gałganów. Są nasi. Zaawansowana magia wody. To będzie następny biom chyba potrzebna. Już nie pamiętam, co mamy na następnym poziomie. Ulepszymy was, musimy zrobić bibliotekę. Nie musimy, dżinem. Kurwa, nie zrobiłem dżinu przed końcem tygodnia. Dobra, moi drodzy, ja na dzisiaj dziękuję serdecznie. 25 minut, ten odcinek 27 poprzedni, więc chyba całkiem przyzwoita dawkę heroesów jak na dzisiejszy dzień. Więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobał, więc klasycznie ja byłem Ignacy, wy byliście wy, a to były Heroesy 3 Chronicles, Władcy Żywiołów. Widzimy się już jutro. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.